cyklu Poezja Ducha, psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał. Zaprawdę On wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Pokryje cię swymi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Nie ulęknie się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani drzumy, która pustoszy w południe. 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, lecz Ciebie to nie dosięgnie. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Ponieważ Pana, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem, nie spotka Cię nic złego, ani żadna plaga nie zbliży się do Twego namiotu. Rozkażę bowiem o Tobie, moim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Na rękach będę Cię nosić, abyś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka potepczesz. Wybawię go, bo mnie umiłował. Wywyższę go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu, wyrywę go i otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie.